Płynę pod wiatr. Zanosi się na zmianę pogody. Nadchodzi burza, o której ostrzegali mnie tubylcy. Wieje coraz mocniej, a fale są coraz wyższe. Łódź tego nie wytrzyma. Robi się brzydko. Rzuca mną jak latawcem. Nie wiem, czy w ogóle płynę. Moja stara kaldicz nabiera wody. Poszukam schronienia na wyspie. Nie mam alternatywy. Ledwo dopłynąłem. Pogoda zepsuła się błyskawicznie. To może być początek pory deszczowej. A flamingi żerują na płyciznach. Jeśli przybędzie wody, mogą zacząć migrację, zanim tam dotrę. Widzę pozostałości starego obozu. Na rumowisku przeczekam burzę na kamieniach. Lepsze to, niż teraz pływać. To ostatni dzień tej łodzi. Rozpadła się doszczętnie. Utknąłem na tej wyspie, dopóki nie zrobię nowej. Ale najpierw postaram się o prowiant i schronienie. Nim nadejdzie noc. Zamierzam zbudować prowizoryczny szałas, bo spędzimy tu pewnie tylko jedną noc. Prosta wiata z resztek obozu rybaków powinna dać mi schronienie, a w okolicznych wodach nie brakuje jedzenia. Oto co stworzyłem. To kolec jeżozwierza. Świetnie spisuje się w roli spławika. Poniżej mamy mały ciężarek, a tutaj haczyk. Założę przynętę, termita. Oby coś się skusiło. Spławik pokaże mi każde skubnięcie. Dzięki niemu dowiem się, czy mam branie. Widzieliście to? Rybożer zanurkował i wyciągnął rybę prosto z wody. Ja jeszcze nic nie mam, ale miejscówka jest dobra. Spławik zniknął. Uwaga. Fajnie. To tilapia. Ta odmiana tilapii nilowej żyje wyłącznie w jeziorze Baringo. Jest ich tu pełno. Bierze. Mam rybę. Trzy tilapie zapewnią mi niezbędną dawkę białka. Doskonale. Mam kolację i szałas, pora zająć się nową łodzią. Najpierw wymoczę balsę, by zmiękła. San Severi za plotelinę.
To jeden z najlepszych materiałów na sznur, czyste włókno. Lina schnie w zachodzącym słońcu, a ja szykuję się na noc. Znalazłem bardzo miękkie drewno. Potrzebuję też tajnego składnika, suszonego krowiego nawozu. To naturalna podpałka, którą dostałem w wiosce. Muszę ją wyrównać. Tak zwany pług ogniowy był zapewne najwcześniejszą metodą rozniecania ognia. Nie rozpadaj się. Udało się. Podsypuję żar kruszonym nawozem. Biorę ładną, suchą kępę trawy i delikatnie wkładam. Rozpaliłem ogień. Zanim zajdzie słońce, staram się jak najwięcej czasu poświęcić łodzi. Wystarczy dobrze skręcić na udzie, a powstanie niezwykle wytrzymała linka. Woda zrobiła swoje. Balsa jest elastyczna, więc mogę ją ukształtować. Wygnę ją na kształt burty naszej łodzi. Budowa idzie naprzód, ale muszę coś zjeść. Położę ją na węglach. Ale żar. Wystarczy minuta z jednej i 30 sekund z drugiej strony, żeby otrzymać przypieczone ryby. Skóra też jest jadalna. Nie cierpię marnować jedzenia. Wieje coraz mocniej. Wystarczyło kilka sekund na ogniu, by tilapia stała się miękka i delikatna. Z wiatrem przyszedł deszcz. Mam nadzieję, że nie będzie padać do rana. Pracuję najszybciej, jak umiem. Podłoga jest prawie gotowa. To świetne. Nie wiem, czy dziś się wyśpię, bo zamierzam pracować do oporu przy świetle księżyca, żeby zdążyć na wyścig. Myślałem, że rozejrzałem się po obozie, ale coś mi umknęło. Jest płochliwy, więc nie podchodzę, żeby nie schował się do skorupy. Patrzcie. To żółw plamisty. Może przyglądał mi się przez całą noc? One nie są zbyt ruchliwe. Co ciekawe, dostają się na te wyspy w pław. Większość żółwi nie umie pływać, ale plamiste tak. Jesteś bardzo spokojnym sąsiadem, doceniam to.